Witam Państwa. Na niniejszym filmie szkoleniowym zawodniczki z klasy pierwszej gimnazjum nr 3 SOS w Świeciu przedstawią ćwiczenie przydatne w realizacji zagadnienia pod tytułem dostosowanie miejsca wyskoku do trajektorii wystawionej piłki. Ćwicząca wykonuje nabieg do ataku z czwartej strefy boiska z pozycji gotowości, a następnie symuluje atak, którego efektem jest odbicie rzucanej przez trenera piłki głową w kierunku strefy piątej boiska przeciwnika. Wznoszenie zawodniczki powinno odbywać się pod minimalnym kątem w przód, a odbicie piłki głową musi nastąpić w jej części czołowej. Podczas odbicia ćwicząca wykonuje ruch głową w przód z wykorzystaniem pleców. Bardzo ważne jest, aby obie ręce ćwiczącej podczas wznoszenia się, a przed odbiciem głową, były kierowane jak najwyżej. Pozwoli nam to wyeliminować późniejszą tendencję do ataku piłki z kompletnym brakiem pracy lewą ręką. W prezentowanym przykładzie zawodniczka wykonuje ćwiczenie prawidłowo do momentu, w którym zapomina o podniesieniu rąk w górę. W praktyce jest to najczęstszy błąd ćwiczących. Prezentowane ćwiczenie spełnia dwie podstawowe funkcje. Po pierwsze, praktycznie eliminuje podchodzenie pod piłkę atakującego zawodnika, a po drugie, determinuje pracę głowy i tułowia w trakcie atakowania piłki. W dalszej części materiału pokazane zostaną ćwiczenia, które możemy dodać do zagadnienia głównego. Moja uwaga skupiała się akurat na ćwiczeniach z rozgrywającymi. Miało to na celu zróżnicowanie wystawionych piłek tak, aby wybór miejsca wyskoku do atakowanej piłki był utrudniony. Na sam koniec bardzo istotne jest w moim przekonaniu, aby ćwiczące wykonały kilka prób klasycznego ataku. Dziękuję Państwu za uwagę.